Zaraz po święceniach każdy z nas podchodził do Ojca Świętego, wymieniając znak, pocałunek pokoju. Ja podszedłem, Ojciec Święty mówi mi, trzymaj się, tak, po polsku. Tak. I widziałem, i to potem mi ktoś opowiadał, Ojciec Święty w trakcie obiadu wspominał te święcenia, mówił mi o tym kardynał Dyskur. Bo tak widziałem, Ojciec Święty tak się patrzy, jak myśmy się po święceniach ubierali, bośmy się sami ubrali, ubieraliśmy ornaty. I Ojciec Święty się tak patrzył, i tak też w moim kierunku, jak sobie poradzę z tym samym ornatem. I widziałem taki, jakoś tak łatwo ten ornat udało mi się założyć. I taki on tak się jakoś tak odetchnął głęboko, to znaczy radośnie, to znaczy, że to jakoś kapłaństwo to był znak, bo ornat, jak to kiedyś prymas Wyszyński mówi, jest znakiem miłości, znaczy znakiem miłości właśnie do Boga. I założenie tego ornatu jest właśnie tym wejściem w ten wymiar, jest tego kapłaństwa, które się realizuje, które jakoś się jest symbolizowane przez ten właśnie wymiar ornatu. I to widziałem jakieś tą troskę, znaczy popatrzenie się Ojca Świętego, jak to będzie, znaczy, ale ten właśnie to powiedzenie jego trzyma się, tak mi utkwiło. Natomiast jak brat podchodził, brata mojego Ojciec Święty nie znał. I wtedy do każdego z kandydatów, do tych neopresbiterów zwracał się ze słowami Pax tecum. Na mój brat mu odpowiedział po polsku i z duchem twoim. I wtedy sobie takie on od razu bardzo reagował żywo na nową polską, zwłaszcza w takich sytuacjach.